kwietniu 2011 roku mieszkańcy ulicy Uznamskiej w Szczecinie zauważyli, że pies sąsiadów od kilku dni biega po podwórku bardzo rozdrażniony. Był względem nich agresywny. Kiedy próbowali dobić się do drzwi rodziny W, nikt im nie otworzył. To nie było ich typowe zachowanie. Zawsze, gdy wyjeżdżali na wakacje, prosili o pomoc w opiece nad domem czy psem. Tym razem było inaczej. Nikt jednak nie spodziewał się, że to, co zostanie ujawnione w ich mieszkaniu, wstrząśnie całym Szczecinem i zostanie okrzyknięte zbrodnią dekady. Straszydło. Podcast kryminalny. Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na kanale Straszydło. Jest mi bardzo miło, że wybraliście właśnie mój podcast do wysłuchania. Za każdym razem, gdy wrzucam nowy odcinek, widzę wasze komentarze i znajome niki, to zawsze cieszę się, że kolejny raz sięgacie właśnie po moje materiały. Jeśli słuchacie mnie od początku istnienia kanału, nie zaskoczę was dzisiejszym tematem. Postanowiłam wrócić do sprawy, którą nagrywałam ponad 3 lata temu. Poprzedni odcinek był jednym z pierwszych. Wtedy jeszcze uczyłam się robić research czy obrabiać cały materiał i doszłam do wniosku, że dziś jestem w stanie zrobić go lepiej. Jest to naprawdę bardzo ciekawa historia z gatunku true crime. I mimo tego, że przez lata żyło nią całe miasto, to wiele osób już o niej zapomniało. Ciekawa jestem, czy wy słyszeliście o tej historii. Może na moim kanale, może poznaliście ją gdzieś indziej. Dajcie znać w sekcji komentarzy. Dzisiejszy odcinek powstał na podstawie źródeł ogólnodostępnych, których spis znajdziecie pod moim filmem na YouTubie. Bardzo wiele informacji zgromadziłam dzięki materiałowi Interwencji, artykułom z Gazety Wyborczej, Głosu Szczecińskiego czy TVN24. Jednak tak jak już mówiłam, standardowo całą listę źródeł znajdziecie pod filmem. Korzystając jeszcze z chwili waszej uwagi, chciałabym poprosić was o zaobserwowanie mojego podcastu gdziekolwiek mnie słuchacie. Kosztuje was to tyle co nic, bo nie musicie nawet wciskać pauzy, aby to zrobić, a dzięki temu ja mogę dotrzeć do nowych słuchaczy. Wy jesteście na przykład na bieżąco z aktualizacjami, takimi jak moje nowe odcinki. Za każde wsparcie bardzo wam dziękuję. Tymczasem zapraszam do wysłuchania odcinka. Alicja urodziła się 17 kwietnia 1960 roku. Chwilę po tym, gdy skończyła 20 lat, urodziła syna, Radosława. Wychowywała go wraz ze swoim pierwszym mężem. Niestety, kiedy Radek chodził do pierwszej klasy podstawówki, małżeństwo jego rodziców się rozpadło. O tej relacji wiadomo niewiele. Nie wiadomo nawet, jak miał na imię jej pierwszy mąż. Alicja zwierzała się, że z ukochanym od dłuższego czasu jej się nie układało. Zresztą, jak wynika z wielu źródeł, nie powodziło im się też finansowo. Mężczyzna po rozstaniu z Alicją nie utrzymywał kontaktu z synem, nie płacił też alimentów. Podobno wyprowadził się na drugi koniec kraju i tam zaczynał od nowa. Kobieta musiała spełniać się w obu rolach. I chociaż ciężko być równocześnie i matką, i ojcem, to zawsze dbała o to, aby dziecku niczego nie brakowało. Niestety Radek o całą sytuację obwiniał właśnie matkę, tym bardziej, że w pewnym momencie zaczęła ona układać sobie życie z nowym partnerem.
Nie jestem pewna, czy jej małżeństwo rozpadło się między innymi przez to, że Alicja poznała nowego mężczyznę, czy poznali się już po rozwodzie z pierwszym mężem. Faktem jest, że Alicja i Benjamin, bo tak miał na imię, potraktowali swój związek bardzo poważnie. Ben pochodził z Danii. Był zawodowym kierowcą, który często przyjeżdżał do Polski. Para poznała się, gdy ten przyjechał do jednej z firm spedycyjnych. To właśnie tam pracowała wtedy Alicja. Pobrali się i wybudowali dom w Szczecinie, dokładniej na Prawobrzeżu, na osiedlu Dąbie. Benjamin podzielił swoje życie między Danię a Polskę. Głównie ze względu na pracę, ponieważ do swojego kraju jeździł na wycieczki z turystami. Miał tam też rodzinę. Z poprzedniego związku miał dwóch synów. Przez lata Alicja i Ben swoją ciężką pracą dorobili się dość pokaźnego majątku. Byli na przykład właścicielami jachtu. Nawet dziś nie każdy może sobie na to pozwolić. Oprócz tego posiadali kilka nieruchomości, które wynajmowali. Alicja była bardzo zaradną i obrotną kobietą, jeśli tak to mogę ująć, a w firmach, w których pracowała, była kierowniczką. Była też księgową w jednym ze szczecińskich hoteli. Niestety musiała zrezygnować z tej pracy, ponieważ szefem był tam mąż jej przyjaciółki. Kiedy przyjaciółka się rozwiodła, Alicja odeszła z pracy. Jednak jak już wspominałam, jej doświadczenie się nie zmarnowało. Dzięki temu rodzina żyła na poziomie i nikomu niczego nie brakowało. Radek po ukończeniu szkoły średniej wyjechał do Poznania, gdzie zaczął studiować. Prawdopodobnie właśnie wtedy jeden z synów Benjamina zamieszkał wraz z ojcem w Polsce. Mówię prawdopodobnie, bo ciężko to określić ze źródeł, ale układając wydarzenia chronologicznie, to miałoby sens. Brian, bo tak miał na imię, był niepełnosprawny. Nie mam pewności, co dokładnie mu dolegało. Większość źródeł wspomina o porażeniu mózgowym, przez co był nieco opóźniony w rozwoju. Wiele osób opisywało go jako bardzo sympatycznego chłopaka, później mężczyznę. Mimo zaburzenia, na jakie cierpiał, starał się nawiązywać kontakty i uczyć się języka polskiego, aby móc porozumieć się ze swoją nową rodziną czy z sąsiadami. Oczywiście w miarę własnych możliwości. Często można było go spotkać spacerującego z psem Trofasem. Brian był też fanem lokalnego klubu piłkarskiego Pogoń Szczecin. Alicja z pasierbem zbudowała bardzo silną więź. Wytworzyło się między nimi uczucie, to znaczy kobieta obdarzyła go matczyną miłością, a traktowała go na równi ze swoim biologicznym synem. Nawet gdy Benjamin wyjeżdżał za granicę, Brian zostawał w Szczecinie, a ona się nim opiekowała. Natomiast Radek z Poznania przeprowadził się do Irlandii. Mieszkał tam ze swoją partnerką Dorotą. W 2009 roku Alicja wyprawiła młodym huczne wesele. Podobno szeptała o nim część mieszkańców Szczecina. Tego dnia przez miasto przejeżdżały kolumny drogich, luksusowych samochodów. Rolls-Royce, Lexusy czy Bentleye. Po prostu bardzo drogie auta, które przyciągały wzrok gapiów. W pewnym momencie Radek z Dorotą przenieśli się do Hiszpanii. Tam się osiedlili i planowali poukładać sobie życie. Pod koniec kwietnia 2011 roku wypadała Wielkanoc. Poniedziałek wielkanocny, 25 kwietnia, rodzina W spędziła u starszej siostry Alicji, która mieszkała nieopodal. Do domu wrócili około godziny 7 wieczorem. Ben planował kolejny wyjazd służbowy do Danii. Jak zwykle syna miał zostawić pod opieką swojej żony. Jednak nie dotarł do pracy, co nigdy mu się nie zdarzało. Cała trójka nagle zapadła się pod ziemię i nie było z nimi kontaktu. Sąsiedzi zaczęli niepokoić się tą dziwną nieobecnością. Zawsze gdy wyjeżdżali na wakacje, prosili o pomoc w opiece nad domem czy psem. Tym razem było inaczej. Oba auta stały na miejscu, jednak na posesji nie było żywej duszy. Nie licząc wspomnianego przeze mnie przed chwilą psa, ten od kilku dni biegał po podwórku samopas. W pewnym momencie zaczął być agresywny względem sąsiadów. Kiedy ci próbowali dobić się do drzwi lub jakkolwiek skontaktować się z rodziną, odpowiadała im głucha cisza.
Dodatkowo w ogrodzeniu zauważyli dziurę, której wcześniej tam nie było. 28 kwietnia siostra Alicji wraz ze swoim synem weszli do domu rodziny W przez drzwi tarasowe, które nie były zamknięte. Chcieli sprawdzić, co się dzieje. Kiedy mężczyzna odnalazł pierwsze zwłoki, Teresa wycofała się. Domyślała się, że ciał może być więcej, ale nie była gotowa na to, aby je zobaczyć. Wkrótce jej domysły miały stać się faktem. Zacytuję teraz notatkę, którą sporządzili policjanci wezwani na miejsce. 28.04.2011 roku o godzinie 13.24 operator 997 powiadomił komisariat o ujawnieniu zwłok trzech osób w domu przy ulicy Uznamskiej. Bardzo szybko dojechało do nich wsparcie. Widok był przerażający. Od dawna funkcjonariusze nie mieli do czynienia z tak makabryczną zbrodnią. W materiale interwencji, przy którym pracował Rafał Zalewski, Artur Górski, który jest między innymi dziennikarzem, powiedział tak. Nie będzie przesady w stwierdzeniu, że policjanci zastali na miejscu rzekę krwi. Miejsce odnalezienia zwłok różni się w zależności od źródeł. Faktem jest, że wszyscy zostali zaatakowani ostrym narzędziem. Alicja oraz Benjamin mieli rany kłute w klatce piersiowej. Ciosy były zadawane również w ich głowy. Syn Bena został uduszony. Na ciałach ofiar znaleziono również liczne ślady uderzeń ciężkim narzędziem. Ben leżał obok wejścia do łazienki na parterze domu. Prawdopodobnie szykował się do snu. Alicja oraz Brian byli na piętrze, chociaż śledczy założyli, że mężczyzna został zaatakowany w garażu ze względu na ślady krwi, które stamtąd pochodziły. Wyglądało to tak, jakby został przeciągnięty do mieszkania. Zabójca rozlał po podłodze i meblach olej silnikowy, aby pozacierać istotne ślady. Oprócz tego Alicja miała wlany do ust detergent i zmarła w bardzo dziwnej pozycji, bo z uniesionym palcem, jakby komuś groziła. Brian natomiast miał na ciele podobne obrażenia co rodzice, w tym rany na szyi. Próbował zatamować krwotok szalikiem swojego ulubionego klubu, czyli pogoni. To właśnie nim sprawca go później udusił. Napastnik zniszczył też komputer, który zapisywał nagrania z kamer. Montażysta potwierdził, że dysk znajdował się tylko na jednym nośniku, właśnie tym zniszczonym. Ktoś musiał mieć pojęcie, co robił. Do Szczecina zostali ściągnięci specjaliści ze stolicy, którzy mieli doświadczenie przy takich sprawach. Ci, którzy byli na miejscu zbrodni, komentowali, że ta scena przypominała bardziej morderstwo Jaroszewiczów niż jakiekolwiek inne zabójstwo, przy którym pracowali. Mieszkanie rodziny W zostało splądrowane, chociaż osoba lub osoby, które to zrobiły, nie zdążyły zabrać wszystkiego, to i tak ukradły wiele kosztowności. Z tego powodu początkowo założono, że cała rodzina straciła życie ze względu na rabunek, podczas którego coś poszło nie tak. Sprawcy musieli wiedzieć, że W byli majętni. Możliwe, że byli obserwowani, na przykład to, jakie mają zwyczaje i jak często wyjeżdżają. Weryfikowano też informacje o zdradzie, której dopuścić miała się Alicja. Okazało się, że między małżeństwem nie zawsze było dobrze. Kobieta miała wcześniej romans. Odnaleziono mężczyznę, z którym się spotykała, jednak ich relacja była dawno zakończona i nic już ich nie łączyło. To był tak zwany ślepy strzał. Kolejną teorią śledczych było powiązanie jej z mafią. Jak już wspominałam, wcześniej była księgową w hotelu. Jego stałym bywalcem był przestępca o pseudonimie Oczko. To chyba najsłynniejszy szczeciński gangster, przywódca grup przestępczych. Oczko oraz szef Alicji mieli jakiś wspólny interes, za który później biznesmen musiał odpowiadać przed sądem. Źródła nie podają, za co dokładnie. Wspominają o tym ogólnikowo. Według tej teorii Alicja mogła wiedzieć zbyt wiele i stać się niewygodnym świadkiem, którego trzeba było w cudzysłowie skasować. A że w mieszkaniu była reszta domowników, pozbyto się wszystkich. Kiedy każdy kolejny pomysł stawał się nietrafiony, policja zwróciła się do psychologa kryminalnego. Po zbadaniu miejsca zbrodni doszedł on do wniosku,
że osoba, która popełniła przestępstwo, musiała dobrze znać rozmieszczenie pomieszczeń. Sprawca zatarł za sobą ślady, spalił też swoje ciuchy i upozorował kradzież. Dodatkowo wiedział też, że cała trójka będzie w tym czasie razem w domu. Kilka dni wcześniej byli na wyjeździe. Obrabować można było ich wtedy lub gdy Brian zostawał w Szczecinie sam i doglądała go pani Teresa. Psycholog zwrócił uwagę na pozę Alicji. Wyglądała, jakby przed śmiercią groziła komuś palcem. A taki gest wykonujemy zazwyczaj do osoby nam znanej. Cała rodzina została potraktowana ze szczególnym okrucieństwem, a sprawca mordował ich powoli, prawdopodobnie aby zadać im jak najwięcej cierpienia. Kolejnym faktem, który przemawiał za tym, że sprawca był osobą z bliskiego otoczenia, było to, że pies nie szczekał w trakcie ataku, czy w ogóle w momencie, gdy intruz wtargnął na teren posesji. Policja zawęziła grono potencjalnych sprawców. Wiele osób, również przyjaciół rodziny, zauważyło, że biologiczny syn Alicji od dłuższego czasu zachowywał się dziwnie i przede wszystkim nie zjawił się na pogrzebie własnej matki. Nawiasem mówiąc, Alicja została pochowana w Szczecinie, natomiast Ben i Brian w Danii, o co zadbał drugi z synów mężczyzny. Wróćmy jednak do Radosława. Dla śledczych było to podejrzane, że jedyny syn nie pojawił się na pogrzebie matki, tej, która dbała o niego i pomagała mu nawet gdy był już dorosły i miał swoją rodzinę. Od wielu lat mieszkał za granicą, jednak wszystko wskazywało na to, że w tamtym czasie był na miejscu w Polsce. Dlaczego się nie zjawił? Ciężko było to zweryfikować, ponieważ Radek zapadł się pod ziemię. Nie mogli go o to zapytać, więc zaczęli przysłowiowo grzebać. Okazało się, że telefon Radka logował się do przekaźników, które znajdowały się na terenie Szczecina. Oprócz tego wiele osób zaczęło wspominać o kłopotach finansowych mężczyzny. Okazało się, że miał problemy z używkami i był uzależniony od hazardu. Nie dość, że stracił wszystkie oszczędności, to popadł też w długi. Był ścigany przez komorników, a do Szczecina przychodziły listy z ponagleniami do spłaty pożyczek. Alicja często pożyczała mu pieniądze, raczej dawała, ale w pewnym momencie zarówno ona, jak i jej mąż zaczęli niepokoić się tym, że sami zaczną mieć problemy. Postanowili zmienić testament i wydziedziczyć Radka. Możliwe, że dowiedział się o tym i chciał temu zapobiec. Z zeznań świadków Radosław wcale nie był wspaniałym synem czy mężem. Według jednej ze słuchaczek, pani Magdaleny, która znała Radka i Dorotę z czasów, gdy ci mieszkali w Irlandii, a według niej para żyła ponad stan, co nie do końca podobało się Alicji. Pewnie dlatego, że później to ona musiała martwić się o ich rachunki oraz długi. Z relacji pani Magdaleny wynika, że, tu cytuję, byliśmy świadkami niejednej agresji Radka w stosunku do Doroty. Do mądrych nie należała lub była ślepo zakochana. Wszyscy się od nich odsunęli. Koniec cytatu. Radosław miał być też agresywny w stosunku do własnej matki. Kiedy ta rozstała się z jego biologicznym ojcem, ich relacja zaczęła podupadać. Jak wspomniałam na początku odcinka, o rozpad małżeństwa rodziców obwiniał wyłącznie ją. Tym bardziej, że Alicja związała się z mężczyzną, który też miał dzieci. O niepełnosprawnego Briana był chorobliwie zazdrosny. Twierdził, że matka go faworyzuje, a kiedy się wyprowadził i Alicja oddała jego pokój właśnie Brianowi, jedna z sąsiadek widziała, jak Radek w trakcie kłótni złapał matkę za szyję i zaczął ją dusić. Traktował ją z góry, był wredny, agresywny i nieraz zdarzyło mu się ją pchnąć czy trącić. Alicja natomiast syna bardzo mocno kochała i nie pozwalała nikomu powiedzieć złego słowa na Radka. Nikt nie miał prawa zwrócić mu uwagi. Zapewne miała wyrzuty sumienia i w jakiś sposób chciała go chronić, czy też zrekompensować nieszczęśliwe dzieciństwo. Poza tym był jej jedynym biologicznym dzieckiem. Na pewno chciała, aby jego życie w końcu się ułożyło. Policja ustaliła, że w dniu morderstwa Radosław był w Szczecinie. To już wiecie. Jednak okazało się, że nie był wtedy sam.
Jeden ze świadków opisał trzech mężczyzn, którzy kręcili się po ulicy Uznamskiej. Wyglądali podejrzanie. Dzięki tym zeznaniom namierzono dwóch mężczyzn. Zostali zatrzymani jeszcze na mieście. Byli tak pewni siebie, że nie było im spieszne, aby uciekać. Jak się okazało, byli to mieszkańcy Poznania, Wojciech B. oraz Krzysztof P. Jeden z nich był dobrze znany policji. Notowany, niebezpieczny, jednak wypierał się wszelkich zarzutów, a alibi zapewniła mu matka. U Krzysztofa P. znaleziono poplamioną krwią koszulkę oraz zabezpieczono 3 komórki. Ze względu na brak mocnych dowodów zostali zwolnieni z aresztu. Założono im podsłuch, a policja poprosiła też operatorów sieci komórkowych o udostępnianie wszelkich danych, jak zapisy rozmów SMS. Wysłano też patrol do ich obserwacji. Krzysztof i Wojciech bardzo się pilnowali. Używali szyfrów i znaków, które nie do końca były zrozumiałe. Były trudne do rozpracowania, jednak wywnioskowano z tych rozmów, że mają jakąś wiedzę na temat tego, co wydarzyło się w Szczecinie. W końcu 26 lipca 2011 roku doszło do aresztowania obu mężczyzn. Bardzo szybko poszli z prokuraturą na układ. Głównie dlatego, że mieli zostać oskarżeni o współudział w morderstwie 3 osób i groziło im 25 lat więzienia. Za współpracę ze śledczymi i prokuraturą maksymalnie 8. Przyznali się do zacierania śladów, przechowywania nielegalnej broni oraz amunicji. To też miał mieć przy sobie Radosław w momencie popełnienia przestępstwa. Wcześniej planując zbrodnię kupił za 10 tysięcy złotych pistolet, który okazał się wadliwy i nie wypalił. Poznaniacy wskazali miejsce ukrycia wszystkich narzędzi zbrodni. Zostały one wyrzucone do rzeki w Szczecinie Dąbiu. Radek miał obiecać im niemałe honorarium za udział w napadzie. O planowanych morderstwach podobno nie mieli pojęcia. Przygotowywanie aktu oskarżenia na podstawie dowodów poszlakowych i zeznań świadków trwało miesiąc. 25 sierpnia 2011 roku został wydany europejski nakaz aresztowania Radka. Problem polegał jednak na tym, że nie wiadomo było, gdzie go szukać. Mógł być wszędzie. W Polsce, w Hiszpanii, w Irlandii lub w każdym innym państwie Unii. W końcu został aresztowany na Ibizie, jednak nie w imieniu polskiej policji. Okazało się, że został w Hiszpanii zatrzymany i postawiono mu zarzuty handlu kokainą na terenie tamtego państwa. Został za to skazany na 3 lata i trafił do więzienia. Niestety to opóźniło proces w Polsce. Hiszpania nie chciała pójść na ugodę i wydać Radosława. Podobno polska prokuratura wysyłała pisma do Hiszpanii, i nie dostawała żadnej odpowiedzi. Radek musiał odsiedzieć pełny okres wymierzonej mu kary. Hiszpańskie więzienie nie było jednak aż takie złe. Nie panował w nim zbyt duży rygor. Mężczyzna miał nieograniczony dostęp do telefonu. Dzięki temu organizował sobie w Polsce alibi czy zastraszał świadków. Oprócz tego był w stałym kontakcie ze swoją żoną. Wspólnie zaczęli przejmować majątek zamordowanej Alicji i jej męża. Dorota złożyła w Poznaniu w imieniu jej blisko 2-letniego syna wniosek o spadek po babci, której nigdy nawet nie poznał, bo urodził się już po jej śmierci. Prawnie Radek miał być niegodny dziedziczenia po zamordowanej matce. Prawo spadkowe automatycznie przechodziło na jego dziecko. W związku z tym, że dziecko było w tamtym czasie nieletnie, Radosław mógł zarządzać jego majątkiem. Pewnego dnia, dokładnie 2 lata po morderstwie, Dorota pojawiła się na progu domu siostry Alicji z postanowieniem spadkowym wydanym w Sądzie Rejonowym Poznań, Grunwald i Jeżyce. Pani Teresa była zaskoczona, ale niestety nie mogła zbyt wiele zrobić. Oddała kobiecie klucze do domu rodziny W. Nic nie mogłam zrobić, bo mieli wyrok sądu. Wydałam im klucze do willi, Mercedesa, Toyota Land Cruiser, przyczepę kempingową i skuter, mówiła dla Gazety Wyborczej w 2013 roku. Według tego samego artykułu, którego autorem jest pan Adam Zadworny,
Dorota specjalnie skierowała wniosek do sądu w Poznaniu, ponieważ liczyła, że nikt nie skojarzy nazwisk i nie połączy ich ze sprawą ze Szczecina. I tak się właśnie stało. Dorota, wykonując prawdopodobnie polecenia swojego męża, przejmowała kolejne nieruchomości po zmarłej teściowej. Radek bardzo dobrze wiedział, jakie nieruchomości posiadała jego matka. Na ich nieszczęście skojarzono, że na dokumentach widnieje też podpis Radka, co było niemożliwe, ponieważ nikt nie odwiedzał go w tamtym czasie w więzieniu w Hiszpanii. Przez to Dorota dostała wyrok za fałszowanie podpisów i dokumentów. W 2014 roku Radek opuścił więzienie i praktycznie z automatu wpadł w ręce polskich służb. Jak już wiecie, był za nim wydany europejski nakaz aresztowania. Z Hiszpanii trafił na komendę główną policji, a potem prosto do aresztu na warszawskiej Białołęce. Miał tam spędzić kilka dni przed transportem do Szczecina. Co ciekawe, pod moim poprzednim materiałem całkiem niedawno komentarz zamieścił mężczyzna, który spotkał wtedy Radka. Cytuję. Jechałem z nim w transporcie na Białołękę i siedziałem 2 dni na celi. Koleś bardzo kulturalny i elokwentny i cały czas wielką Biblię pod pachą nosił. Dał się lubić. Chciałoby się powiedzieć, jaki ten świat jest mały, że pod moim odcinkiem pojawiło się kilka osób, które znało go osobiście. Kontynuując. W Szczecinie czekał na niego gotowy akt oskarżenia. Jednak Radek nie przyznawał się do winy. Aby to udowodnić, zezwolił na opublikowanie jego wizerunku w prasie i mediach. Zarówno jego twarz, jak i nazwisko poznało wtedy wiele osób, które interesowało się w tamtym czasie jego sprawą. Początkowo twierdził, że jego rodzinę zamordował obcy mężczyzna, który chciał obrabować dom. Później, że to Krzysztof i Wojciech zemścili się na nim i skrzywdzili jego bliskich, gdyż był im winny pieniądze. Niestety cały proces opierał się na poszlakach i zeznaniach świadków. Przede wszystkim współoskarżonych. Prokuratura nie miała zbyt wiele. Na miejscu zbrodni zabezpieczono 11 odcisków palców i materiały biologiczne. Jednak żaden z tych śladów nie należał do kolegów Radka, co mogło potwierdzić ich zeznania, że pod domem rodziny W byli, ale nie brali czynnego udziału w morderstwie. Natomiast mieli pomagać tuszowaniu zbrodni. Cała rozprawa polegała na przerzucaniu na siebie nawzajem winy. Wspólnicy zeznali, że Radek po wyjściu z mieszkania Alicji miał powiedzieć, czy też chwalić się, że, cytuję, odbał babę i że matka ruszała się jak żółw ninja. Te zeznania bardzo szokowały obecnych na sali. Alicja, gdyby mogła, oddałaby Radkowi wszystko. Radosław w trakcie procesu zachowywał się spokojnie. Wszystko kalkulował na chłodno. Nie okazywał żadnych emocji. Jego twarz była niczym głaz. Nawet kiedy na sali pojawiła się załamana, zrozpaczona i zapłakana ciotka, pokręcił tylko w jej stronę głową na znak, że był niewinny. Tylko swoim kolegom posyłał wrogie spojrzenia, gdy zeznawali przeciwko niemu. Z rozpraw sądowych robił sobie trochę cyrk, ponieważ raz zeznawał, że zaplanował zabójstwo bliskich, ponieważ pożyczył pieniądze od niebezpiecznych ludzi, a innym razem twierdził, że jest kompletnie bez winy. Chciałem na 2 miesiące pożyczyć 10 tysięcy euro i oddać im 15 tysięcy euro po 2 miesiącach. Ale oni przyszli przed upływem tego terminu i powiedzieli, że potrzebują pieniędzy na już. Gdy odpowiedziałem, że nie mam, zaczęli mi grozić śmiercią. Kochałem rodziców, zabili ich bandyci, nie ja. Twierdził też, że podczas ataku na matkę, ojczyma i przybranego brata, on sam stał przed domem na czatach. Nie wchodził do środka, bo się bał. Było wiele wersji. Ważnym świadkiem dla prokuratury i oskarżyciela posiłkowego był nim drugi syn Bena. Okazała się być masażystka Alicji. Kobieta zwierzyła się jej podczas jednej z wizyt, że zmieniła testament, aby Radek nie odziedziczył po niej wszystkiego. Najlepiej zobrazuje wam to fragment artykułu pod tytułem Potrójne zabójstwo w Dąbiu. Masażystka ofiar pomoże wyjaśnić sprawę? Z portalu gs24.pl, którego autorem jest pan Marek Parkitny. Cytuję. Powiedziała o tej zmianie testamentu Radkowi. Mi mówiła, że nie chce, aby syn po jej śmierci skrzywdził jej męża i przyrodniego brata.
Radek był zazdrosny o przyrodniego brata, który był miłym i uczynnym chłopcem, a Radosław miał kłopoty z prawem, ale nigdy w mojej obecności nie krytykowała syna, jak to matka. Zeznawała masażystka. Sąd i obrońca oskarżonego chcieli wiedzieć, dlaczego kobieta dopiero wczoraj ujawniła, że Alicja W. poinformowała syna o zmianie testamentu, a podczas pierwszego przesłuchania po zabójstwie milczała na ten temat. Bo wtedy policjant ciągle pytał, czy wiem, kto zabił. Atmosfera była nerwowa i dlatego nie wszystko powiedziałam. Odpowiedziała masażystka. Koniec cytatu. Przypominam, że linki do źródeł znajdziecie w komentarzu pod filmem na YouTubie. Tam możecie przeczytać pełną wersję artykułów. Te zeznania potwierdzały argumentację prokuratora i utwierdzały w przekonaniu, że Radek zabił swoją rodzinę. Zabił ją tylko po to, aby się wzbogacić, aby stać się jedynym spadkobiercą. Gdyby oszczędził Beniamina, musiałby się z nim podzielić. Tak wszystko zgarnąłby dla siebie. Radosław nigdy nie opowiedział o tym, co wydarzyło się w środku domu przy ulicy Uznamskiej. Ustalono jedynie prawdopodobny przebieg zbrodni. Mały przerywnik. Chciałabym Was ostrzec, że opis tej zbrodni może być dla niektórych słuchaczy zbyt szczegółowy. Nie jest on przeznaczony dla osób szczególnie wrażliwych. W kwietniu 2011 roku Radosław podjął decyzję, że napadnie na dom własnej matki. Miał jednak świadomość tego, że jeśli tam wejdzie, zostanie rozpoznany. Jego szemrani koledzy załatwili mu pistolet, za który zapłacił 10 tysięcy złotych. Nigdy nie ustalono, kto sprzedał mu broń. Przez kilka dni przed zbrodnią jego koledzy obserwowali rodzinę. W sądzie utrzymywali, że nie mieli pojęcia o tym, że Radek planuje kogoś zabić. Podobno myśleli, że ten chce bliskich jedynie okraść. Kiedy Radosław zjawił się w rodzinnym domu, okazało się, że pistolet nie działał. Miał się zacinać. Mężczyzna był jednak przygotowany. Miał przy sobie nóż lub noże. Na pewno jeden z nich przypominał maczetę. Każda z ofiar została zaatakowana z zaskoczenia. Śledczy oraz prokuratura początkowo założyli, że pierwszy zginął Ben, ponieważ był najsilniejszy. Jednak prawdopodobnie to Brian wpadł na przybranego brata. Spotkali się w garażu. Radek zadał mu cios w szyję, a Brian, aby zatamować krwotok, owinął sobie wokół szyi szalik pogoni. Radek nie odpuszczał. Dalej dźgał brata po ciele, zarówno w głowę czy klatkę. W końcu złapał go za szalik i go udusił. Kolejnym celem Radka miał być ojczym, Ben. Mężczyzna miał zadawać mu ciosy tak samo jak wcześniej Brianowi. W szyję, głowę, tułów. Podobno nie zadawał głębokich ran, aby Ben cierpiał i stopniowo się wykrwawiał. W pewnym momencie po prostu przestał się bronić. Wtedy Radek zajął się matką. Jej rany też miał zadawać powoli, aby znęcać się nad ofiarą. Alicja broniła się zaciekle. W pewnym momencie nawet go ugryzła, jednak ilość ran i zadanych ciosów doprowadziła do jej śmierci. Alicja zastygła z wyciągniętym przed siebie palcem, tak jakby Radkowi groziła. Ten pośmiertnie wlał matce do ust mocny środek czyszczący, aby usunąć ślady biologiczne, które mogły zostać w jej ustach po ugryzieniu. Później upozorował motyw rabunkowy i po całym domu rozlał olej silnikowy, aby śledczym trudniej było zebrać jakiekolwiek dowody. Podobno, kiedy wyszedł z budynku, powiedział do kolegów, że, cytuję, wszystko się pojebało. Jego kompani mieli pomóc mu w zacieraniu śladów. Między innymi wyrzucili pistolet, jak i narzędzie zbrodni do pobliskiej rzeki. Pomogli mu też zbiec z miejsca tak, aby nikt go nie zauważył. Oprócz tego Radek zabrał z mieszkania taśmy z monitoringu. Wcześniej zajmował się elektroniką i się na tym znał. Poza tym wiedział, gdzie przechowywany był zapis z kamer w domu rodzinnym. Koledzy pomogli mu też uciec z kraju. Podobno najpierw wylądował w Holandii,
gdzie jeden ze współpracujących z nim mężczyzn, to znaczy jakaś kolejna osoba trzecia, nagrał swoją komórką przyznanie się Radka do zbrodni. Nigdy jednak nie przedstawiono tego dowodu w sądzie i nie dotarto do świadka. Radosław został też przebadany przez biegłych psychiatrów i psychologów. Wykluczono, aby miał on problemy psychiczne. Opisywali go jako manipulatora o wysokim ilorazie inteligencji. Prokuratura wnosiła o skazanie go na dożywocie z możliwością zwolnienia nie wcześniej niż po 50 latach odsiadki. Jednak mimo brutalności i bestialstwa, z jakim mężczyzna potraktował swoją rodzinę, uznano, według prawa oczywiście, że nie torturował swoich ofiar celowo. To znaczy nie można tu mówić o szczególnym okrucieństwie. 21 grudnia 2016 roku Sąd Okręgowy w Szczecinie skazał go de facto na dożywocie z możliwością zwolnienia warunkowego, ale dopiero po 35 latach odsiadki. Pozbawiono go również praw publicznych na 10 lat. Odczytam wam teraz mowę końcową pana Dariusza Ścisłowskiego, który przewodniczył składowi orzekającemu. Jeśli chcecie odsłuchać pełną i oryginalną wersję, zostawiam wam link do filmiku w źródłach. Charakter popełnionej przez Radosława W. zbrodni wskazuje niezbicie, że jest osobą niebezpieczną, zdemoralizowaną i nie ma żadnych hamulców moralnych. Motyw jawi się jako oczywisty. Za swoje kłopoty związane z alkoholem, z narkotykami, z hazardem, to wszystko doprowadziło do tego, że pan wpadł w pętlę finansową. My nie wykluczamy sytuacji, że pańska desperacja wynikała między innymi z tego, że miał pan do wyboru albo pan zdobędzie pieniądze w jakikolwiek sposób, a jak ich pan nie zdobędzie, to straci pan swoje życie. Domyślamy się, że tak mogło być. Nie ma innego wytłumaczenia, że zdecydował się pan na czyny tak okrutne. Nie ma na to wytłumaczenia. Pozbawił pan życia swoją matkę. Matkę, która pana kochała, bo tak też wynika z akt sprawy. Matkę, która dbała o pana. Matkę, która pomagała panu w Irlandii. Wyprawiła panu cudne wesele. Nie każdego w Polsce stać na zorganizowanie takiego wesela. A matka z własnych pieniędzy wyprawiła panu takie wesele. No i taką dostała od pana zapłatę. Za swoją miłość, którą pana obdarzyła. Pan nie zasługuje na to, żeby przebywać w szeregach tego społeczeństwa. Należy pana izolować natychmiast i na długo. Nie zasługuje pan również na to, żeby skorzystać z możliwości starania się o warunkowe przedterminowe zwolnienie na zasadach ogólnych, a więc po 25 latach. Dlatego też ustaliliśmy, że musi pan odbyć co najmniej 35 lat kary pozbawienia wolności, żeby starać się o warunkowe przedterminowe zwolnienie. Powiem tak, jeżeli wie pan, co to jest sumienie i choć trochę tego sumienia pan jeszcze ma, to mam wrażenie, że to sumienie przez 35 lat nie pozwoli panu spokojnie zasnąć. Krzysztof oraz Wojciech zostali skazani na 4 oraz 4,5 roku odsiadki. Oskarżono ich o pomoc w zatuszowaniu zbrodni. Sędzia nie był zadowolony z przedstawionego aktu oskarżenia, ponieważ jak tłumaczył, gdyby został im przedstawiony zarzut rozboju, mogliby dostać więcej. Jednak jak powiedział... Niestety sąd nie może tego zmienić, bo nie może wykraczać po zakres aktu oskarżenia. Obrońcy wnieśli o apelację. Uważali, że kary zasądzone w przypadku ich klientów były zbyt duże. Faktycznie później Wojciech dostał 2 lata... a Krzysztof 3,5 roku. Radosław i jego obrońca również odwołali się od wyroku. Odwołał się też prokurator, który podkreślał, że W. działał ze szczególnym okrucieństwem, czego sąd nie wziął pod uwagę. W tej sprawie odwoływali się chyba wszyscy. Sprawa została przekazana do sądu apelacyjnego. W 2017 roku, gdy miał zostać ogłoszony wyrok, Radek nagle poczuł się źle i nie zjawił się na sali. Wylądował w szpitalu, przez co przesunięto rozprawę. Jak się okazało, był zdrów jak ryba. Nie wiadomo, co było przyczyną jego złego samopoczucia. W 2018 roku sąd apelacyjny podtrzymał poprzedni wyrok. Oprócz tego morderca miał wypłacić 1 000 000 zł zadośćuczynienia drugiemu synowi Beniamina.
Adwokat Radosława po zakończonej rozprawie udzieliła krótkiego wywiadu, w którym powiedziała, że po otrzymaniu wyroku na piśmie zastanowią się wspólnie z Radosławem, czy wniosą o kasację wyroku. Jednak musieliby odwoływać się już w Sądzie Najwyższym. Nie znalazłam nigdzie informacji, czy w ogóle próbowali. Radek wylądował w więzieniu, tam spędza czas z innymi osadzonymi, ponieważ został, w cudzysłowie, zdjęty z niego status więźnia niebezpiecznego. Podobno wszystko po to, aby pomyślnie przeszedł proces resocjalizacji i żeby zagospodarował sobie czas. Ma możliwość edukowania się oraz podjęcia w zakładzie pracy. Według komentarza sprzed roku odsiaduje swoją karę w zakładzie karnym w Rawiczu, ale nigdzie indziej nie znalazłam takich informacji, więc nie jest to potwierdzone. Jego areszt został oczywiście wliczony na poczet kary, może dlatego uciekał od ogłoszenia prawomocnego wyroku, aby kupić sobie więcej czasu poza więzieniem, nie wiem. W 2049 roku będzie mógł ubiegać się o przedterminowe zwolnienie. Rzadko kiedy zdarza się, że skazani na dożywocie za tak brutalne zbrodnie faktycznie opuszczają mury zakładu karnego. Zastanawiam się, co myślicie o tej sprawie. Czy Radosław będzie miał szansę na wyjście na wolność? Jeśli tak, to będzie wtedy po 60, a nawet bliżej 70 roku życia. Można powiedzieć, że najlepsze lata będzie miał już za sobą. Chociaż czy można go w ogóle żałować? Czy jest to adekwatne względem tego, że właśnie to życie odebrał własnej matce, ojczymowi i przybranemu bratu? Zachęcam Was do dyskusji. Moi drodzy, dziękuję Wam za wysłuchanie kolejnego odcinka. Dajcie znać, co myślicie o tej sprawie. Czy słyszycie różnicę w moich materiałach sprzed 3 lat i w tych aktualnych? Może słuchaliście poprzedniej wersji? Byłoby mi miło, gdybyście zostali ze mną na dłużej i zasubskrybowali mój kanał. Zachęcam Was do zostawienia symbolicznej łapki w górę pod filmem na YouTubie oraz do wystawienia mi opinii w serwisie Spotify, to znaczy gwiazdek. Pomóżcie mi dotrzeć do nowych słuchaczy. Korzystając z uwagi, zapraszam Was też na mojego Instagrama, gdzie co jakiś czas wpadają fajne rozdania, na przykład książek o tematyce true crime czy gadżetów związanych z moim kanałem. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Bądźcie bezpieczni.